W tym momencie telefon został sparowany z JBL-em Charge 4 i otwórzmy sobie po prostu jakąś piosenkę, ustawiając taką samą głośność i zobaczymy, jaka jest różnica w dźwięku pomiędzy Charge'em 4 a Flip'em 5, zaczynając od Charge'a 4. Porównamy sobie teraz Flipa 5. Głośnik ustawiam dokładnie na tej samej odległości w kierunku do nagrywanego urządzenia. I posłuchajmy. Utwór 2 na JBL-u Flip 5.
Jeszcze raz przełączmy sobie na JBL-a Charge 4. Zwiększmy może sobie troszkę głośność, dwa razy do góry. I tak oto właśnie dochodzimy do sedna całego testu, do końca. Chciałem, żebyście zauważyli, jaka jest różnica w jakości dźwięku, jak również basu. Dla mnie, według mnie, ten głośnik nie gra dużo lepiej w porównaniu do Flipa 5. A jeżeli chodzi o gabarety i możliwość transportu, to zdecydowanie wybrałbym ponownie JBL-a Flip 5. Bas w tym modelu Charge 4 kontra Flip 5 jest naprawdę znikomy. Bas w tym głośniku odrobinę niżej schodzi, ale to wiadomo, ponieważ membrany tutaj są zdecydowanie większe, ale nie na tyle, żebym decydował się właśnie zamienić Flipa 5 na Charge'a. Jeszcze raz powtarzam, gabaretowo tutaj zdecydowanie wypada o wiele lepiej. Według mnie w dalszym ciągu JBL Flip 5, lecz trzeba pamiętać, że ten głośnik jest o wiele głośniejszy w porównaniu do mniejszego brata, no ale nie ma się co dziwić, jest większy, ma inny przetwornik i na pewno bardziej się sprawdzi na większej imprezie gdzieś na dworze czy jakiejś imprezie kameralnej, jeżeli akurat nie mamy stacjonarnego zestawu audio. Jeżeli chodzi o tony średnie i wysokie, te dwa głośniki według mnie grają prawie identycznie, aczkolwiek średnie i wysokie tony wydaje mi się, że lepiej wypadają we Flipie 5. Jeżeli chodzi znowu o bas, to tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj wypada to naprawdę odrobinę, ale to odrobinę lepiej.